lekcja z listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, nie dziwujcie się, jeśli was świat nienawidzi. My wiemy, że jesteśmy przeniesieni ze śmierci do żywota, gdyż miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, mężobójcą jest. A wiecie, że wszelki mężobójca nie ma żywota wiecznego w sobie trwającego. Po tym poznaliśmy miłość Boga, iż On duszę swą za nas położył i my powinniśmy kłaść duszę za braci. Kto by miał majętność tego świata i widział, że brat jego jest w potrzebie, a zamknąłby przed nim wnętrze swoje, jakże w nim przebywa miłość Boga. Synaczkowie moi, nie miłujmy słowem, ani językiem, ale uczynkiem i prawdą. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Onego czasu powiedział Jezus Faryzeuszom tę przypowieść. Pewien człowiek wyprawił wieczerzę wielką i wezwał wielu i posłał sługę swego o godzinie wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, żeby przyszli, bo już wszystko gotowe. I zaczęli się wszyscy razem wymawiać. Pierwszy mu rzekł, kupiłem wieś i muszę wyjść i obejrzeć ją, proszę cię mnie nie za wymówionego. A drugi, kupiłem 5 par wołów i idę je spróbować, proszę cię mnie nie za wymówionego. A trzeci rzekł, żonę pojąłem, a przeto nie mogę przyjść. A wróciwszy się sługa, oznajmił to panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewany rzekł słudze swemu, wyjdź prędko na ulicę i uliczki miasta, a ubogich i ułomnych, ślepych, chromych wprowadź tu. I rzekł sługa, panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze z miejsca, jeżeli był pan słudze, wyjdź na drogi i opłotki, a przymuszaj, by wchodzili, aby dom mój był napełniony. A powiadam wam, że żaden z tych mężów, którzy byli wezwani, nie skosztuje wieczerzy moje. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy czciciele Najświętszego Serca Pana Jezusa, w tę niedzielę w oktawie Bożego Ciała mamy wspaniałą Ewangelię, która okazuje nam miłość Pana Boga do nas, jaka ona jest i jak bardzo Pan Bóg nas kocha, jak bardzo nas zaprasza do swojej uczty. Ten gospodarz, którym jest oczywiście Pan Bóg, zaprasza wszystkich. Zaprasza przede wszystkim tych, którzy są jak gdyby reprezentatywni. Tak jak Chrystus najpierw głosił Ewangelię do Żydów, bo byli oni w jakiś sposób uprzywilejowani, ale też z tym przywilejem wiąże się odpowiedzialność, tak też On zwraca się do możnych tego świata, do bogatych, tym, którym się powodzi, ażeby przystąpili do Jego uczty. Widzimy, że ci ludzie, którym się powodzi, którzy są szczęśliwi, bo mają, bo pojęli żony, czy też są majętni, bo przecież zakupili wieś lub parę wołów, ci wszyscy ludzie wymawiają się. Te rzeczy, które posiadają, które same w sobie są rzeczami dobrymi, bo i posiadanie jakiejś słusznej rzeczy jest czymś dobrym, posiadanie jest czymś dobrym, majątność jest czymś dobrym, własność jest czymś dobrym, małżeństwo jest czymś dobrym. Ale jest tak bardzo często i być może nawet w większości przypadków, na pewno w większości przypadków, że ludzie się przesadnie zajmują tymi rzeczami, tym swoim szczęściem materialnym, czy też ludzkim, prawda, czysto ludzkim, jak miłość małżeńska, nie uświęcają, nie wynoszą do Pana Boga i to im zasłania Pana Boga, zasłania im rzeczywistość nadprzyrodzoną. Ta codzienność, która nie musi być nawet specjalnie grzeszna, powoduje to, że nie idą oni za Panem Jezusem. Tak jak większość Żydów nie poszła za Panem Jezusem, tylko część z nich była złego, zepsutego serca. Tylko część z nich knowała przeciwko Panu, tylko część była zepsuta, skorumpowana, miała jakieś plany polityczne, czy wprost zaprzedana diabłu. Myślę, że większość Żydów nie poszła za Chrystusem, bo mieli właśnie te swoje woły, te swoje żony i nie chcieli tego wszystkiego zostawić, żeby uwierzyć w Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus jest wymagający. On chce, ażeby ludzie przyszli na Jego ucztę i nie jest to wyłącznie zaproszenie takie całkowicie dobrowolne. Ono jest dobrowolne o tyle, że można się wymówić, ale ono ma konsekwencje. Tak jak wolność ludzka ma konsekwencje, wolny wybór ma konsekwencje. Życie ludzkie nie składa się z nieskończonej ilości wyborów. Ta ilość jest ograniczona. Nawet jeżeli wydaje nam się, że prawie codziennie musimy ciągle wybierać i do końca życia będzie tych wyborów ileś tam, to w końcu wszystko to się skończy. Poza tym każdy wolny wybór ma konsekwencje w postaci
ograniczenie lub rozszerzenie wyboru. Jeżeli wybierzemy źle, to ten zły wybór prześladuje nas nieraz do końca życia. Jeśli wybierzemy dobrze, to skutki dobrego wyboru są błogosławione i też nieraz trwają one bardzo długo. Taka absolutna wolność, wolność bez końca i bez konsekwencji nie istnieje. I gdy wszyscy ci wielcy tego świata, bogaci, szczęśliwi, ale taką szczęśliwością czysto ziemską, bez otwarcia się na Pana Boga, bez umiejscowienia tego szczęścia ludzkiego w planie Bożym, Pan Gospodarz wysyła swe sługi na opłotki, na wieś, ażeby przymuszać wszystkich tych, których spotykają owi słudzy, a więc już nie tych bogatych, nie tych szczęśliwych, nie tych żyjących spokojnym życiem, ale tych, których życie to dotknęło, więc chorych, ślepych, chromych, głupich i tak dalej. I ci ludzie, jak słyszymy, już przyszli do Pana Jezusa nauczyć. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie nie mają nic do stracenia, bo życie ich pokierowało. Dlatego zaproszenie na ucztę jest przez nich często, jest jakąś szansą, którą potrafią oni docenić. Widzimy, że czytamy w Ewangeliach Świętych, że z reguły za Panem Jezusem ciągnęły się tłumy tych biedaków, chorych, którzy oczekiwali uzdrowienia, oczekiwali cudu. I było łatwiej uwierzyć w Pana Jezusa, w Jego dobroć, niż tym, którym się wydawało, że mają wszystko. Ale nie dość tego, gdy ci łomni, chorzy, głupi nie zapełnili miejsc na uczcie, rozkazał Pan, by przymuszać kogokolwiek, ażeby przyszli. I tak wielka jest miłość Pana Jezusa do nas, że On niejako przymusza, szuka jakby sposobu, forteli, żeby uratować każdą duszę. Szuka każdego sposobu, dobrego sposobu, dobrej myśli, ażeby jak najwięcej ludzi oddalić od złego, od próżnowania, od pracy dla złego, dla doczesności, jak największą liczbę ludzi zgromadzić wokół siebie. I ta miłość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest źródłem eucharystycznego cudu, jakim jest obecność Pana Jezusa na ołtarzu. Właśnie dlatego, że Pan Jezus nas kocha, chce być z nami, chce, byśmy Go pożywali, byśmy mieli Go w sobie, byśmy mieszkali w Nim, a On, żeby mieszkał w nas. To święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, które obchodzimy w piątek, jest obchodzone w ten dzień, albowiem Pan Jezus zażądał tego od świętej Małgorzaty Marii Alacoque w objawieniu swoim, żeby Jego święto, święto Najświętszego Serca Pana Jezusa było obchodzone po oktawie, w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała. To żądanie było sformułowane w 1675 roku, 340 lat temu. To była odpowiedź Pana Jezusa na chłód, na oziębłość protestantyzmu i jansenizmu, który głosił surowego Boga, Boga, który nie lituje się nad grzesznikami. Od tej pory zaczął się taki większy kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, kult również liturgiczny, ponieważ 5 lat wcześniej święty Jan Eyed skomponował z oficjum i mszę o Najświętszym Sercu Pana Jezusa, ale trzeba było znowu poczekać prawie 100 lat, aż kolejny papież, Klemens XII, zatwierdzi liturgiczne święto dla przynajmniej niektórych krajów Najświętszego Serca Pana Jezusa. I Polska była jednym z pierwszych krajów, gdzie to się stało. W 1765, 16 czerwca, Polska otrzymała ten przywilej. Od 250 lat czcimy Pana Jezusa i Jego Najświętsze Serce. Jest to wielki przywilej, ale też wielkie zobowiązania, żeby być godny miłości Najświętszego Serca Pana Jezusa, żeby móc wzajemniać tę miłość jak najszczodrzej, jak najszczerzej, w najbardziej otwarty sposób, najszczerszy, jak to tylko jest możliwe. Pamiętajmy, że serce Jezusa zostało głęboko zranione przez nas grzech, przez nasz grzech, przez grzech pierworodny najpierw, przez grzech całej ludzkości,
ale też również i nasze grzechy głęboko poraniły Najświętsze Serce, ponieważ one są sercem czułym. Bóg nie ma serca z kamienia. Nie jest jak te posągi pogan, które żądają wyłącznie ofiar. Bóg jest litościwy, ma serce, które odczuwa razem z ludzkością, które bije rytmem ludzkości. On ją stworzył. Ludzkość jest stworzona, człowiek jest stworzony na podobieństwo Pana Boga. Stąd też taka nasza wzniosłość, wzniosła misja i wielka duchowa przewaga nad wszelkim innym stworzeniem, nad zwierzętami i tak dalej. Ale musimy być tego Najświętszego Serca Pana Jezusa jak najgodniejsi. I musimy w pełni Mu zaufać. Zaufać, że to, czego On chce od nas, jest najlepsze. A musimy się oddzielić od zbytnich trosk o rzeczy tego świata. Choćby były to troski jak najbardziej uzasadnione, choćby to były rzeczy, o które faktycznie trzeba się troszczyć, choćby to były troski o rzeczy niezakazane, niegrzeszne, to jednak musimy mieć przede wszystkim miłość do Pana Boga i Jemu służyć najpierw, a wszystko inne ma być dopiero potem, dopiero na drugim miejscu, dopiero jako dodatek. Bo jesteśmy przede wszystkim istotami duchowymi, stworzonymi na podobieństwo Pana Boga i mającymi do wypełnienia te miejsca w niebie, które jeszcze są do wypełnienia. Pan Jezus zapraszał chorych, chromych, głupich. To jest taka, można powiedzieć, pociecha dla nas, że my jesteśmy lepsi. Jeśli spojrzymy na siebie, to jesteśmy poranieni, jesteśmy często ludźmi cierpiącymi. Stąd też Pan Jezus szczególnie nad nami się lituje. Lituje się też nad nami w ten sposób, że nas wręcz przymusza do tej świętej miłości, nie niszcząc naszej woli, nie niszcząc naszej woli, ale jednak tak ją kierując, żebyśmy robili to, co On chce, bo to jest dla nas dobre i to w gruncie rzeczy uwalnia dopiero naszą wolę. To święte przymuszanie jest możliwe tylko i wyłącznie w stosunku do tych, którzy jednak zachowują taką otwartość na Pana Boga. Jeśli ktoś jest zasklepiony sam w sobie, jeśli ma serce z kamienia, tego Pan Bóg nie przymusi. A jeżeli ktoś ma choć odrobinę dobrej woli w swoim sercu, to taki człowiek będzie przymuszony. Tylko musimy tę dobrą wolę okazywać. Musimy się oddalać, na ile potrafimy, na ile jest to tylko możliwe, od grzechu, od jego źródeł, od okazji do grzechu. I musimy Panu Jezusowi zostanie ukazywać to, że nie jesteśmy synami grzechu, że nie chcemy należeć do wrogiego Panu Jezusowi obozu, do obozu diabła złego. Chcemy należeć do Pana Jezusa i wierzymy głęboko, że On może nas uleczyć, że On może nas poprowadzić do nieba, że może wypełnić nami niebo, w których ciągle są miejsca wolne. Niebo nigdy nie ulegnie przeludnieniu. Tam zawsze jest nieskończona ilość miejsc dla każdego człowieka, który tylko żyje jeszcze na ziemi i każdy z nas może się zbawić. Zatem kochajmy Pana, bo serce Jego żądaj pragnie serca naszego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Najświętsze Serce Jezusa, Matko Serca Jezusowego, módl się za nami.